Dzień dobry Państwu. Michał Pniak, Biokąt Polska. Dzisiaj jesteśmy w miejscowości Potworów, gdzie uprawiana jest papryka odmiany firmy Enza Zaden w gospodarstwie pana Przemysława Szatana. Chciałbym Państwu kilka słów powiedzieć o tym, co wydarzyło się w ostatnim czasie, jeśli chodzi o ochronę roślin, jeśli chodzi o pojawienie się szkodników. Dlatego, że jakiś czas temu było trochę ciepło i szkodniki, które związane są właśnie z takim z wysoką temperaturą, niższą wilgotnością pojawiły się tutaj w uprawie. Natomiast pojawiły się również szkodniki w postaci gąsienic, motyli sówkowatych, które wyjadają otwory w liściach. To są otwory, które dość łatwo można zobaczyć, natomiast same szkodniki dość szybko potrafią żerować i mogą w liściach wyżerać większe, mniejsze otwory, ale mogą również doprowadzać do ograniczenia asymilacji i zjadają większość blaszki liściowej, jeśli oczywiście nic nie zrobimy. Tutaj w tym przypadku, w przypadku tej uprawy, zastosowany został preparat Lepinox, który zawiera bakterię owadobójczą Bacillus thuringiensis. To jest środek, który jest środkiem biologicznym, działa żołądkowo. Gąsienice po zjedzeniu fragmentu liścia razem z bakterią i z toksynami wydzielanymi przez te bakterie najpierw zaprzestają żerowania, później chorują, a w konsekwencji również działanie tych bakterii i tych toksyn prowadzi do śmierci owadów. Tutaj widać, że uszkodzenia pojawiły się jakiś czas temu, natomiast brzegi tych otworów są zabliźnione. Dodatkowo dochodzi do rozerwania liści, czyli na młodych liściach drobne uszkodzenia, później w miarę wzrostu tkanki liścia dochodzi do powiększenia otworów, ale to nie są znaki dalszego żerowania gąsienic. A więc zastosowanie preparatu Lepinox tutaj widać, że pomogło. Nie jesteśmy w stanie w tej chwili znaleźć w zasadzie tutaj żadnej z tych gąsienic, które nalatywały od strony wejścia i wyjścia do tunelu. Tak jak wspominałem, warunki klimatyczne, a w zasadzie wysoka temperatura i niska wilgotność spowodowały, że pojawiły się również inne szkodniki. Takimi szkodnikami, które preferują tego typu warunki, są przędziorki. I w kilku miejscach również doszło do występowania tych szkodników. To są szkodniki, które bardzo szybko mogą spowodować uszkodzenia na liściach. Żerowanie przędziorków odbywa się po spodniej stronie liścia, ale na górnej stronie blaszki liściowej widzimy takie marmurkowate plamy, najczęściej w okolicy nerwu głównego, i to jest objaw żerowania przędziorków. Oczywiście musimy sprawdzić, czy po spodniej stronie liścia mamy te szkodniki. Najlepiej do tego celu użyć jakiegoś szkła powiększającego, niewielką lupę, która pomoże nam w identyfikacji tych szkodników. Jeśli chodzi o ochronę i zastosowane preparaty przeciwko tym szkodnikom, to w tym przypadku, w tych tunelach były wykonane zabiegi przy użyciu preparatu biologicznego Naturalis, który jest środkiem biologicznym również. Preparat ten zawiera grzyba owadobójczego, który również takiego, który pasożytuje przędziorki. A więc po opryskaniu, po kontakcie preparatu ze szkodnikami dochodzi do pasożytowania przędziorków przez grzyby i przerastanie zarodników do ciała tych owadów i przędziorków. Jest to preparat, który, tak jak wspominałem, jest preparatem biologicznym, ale działa kontaktowo, więc istotne jest, aby dobrze dopryskać i dobrze pokryć powierzchnię roślin, dolną stronę blaszki liściowej, gdzie szkodniki żerują. Dodatkowo do jednego z zabiegów był dodany preparat chemiczny, akarycyd, i w łącznym stosowaniu tutaj dał bardzo dobry efekt. Innymi szkodnikami, które mogą pojawić się w uprawie papryki, są mączliki i również preparat Naturalis może być stosowany do zwalczania tych szkodników. Innym preparatem biologicznym do zwalczania
tych szkodników jest preparat Prevam, który zawiera olejek pomarańczowy, który podobnie jak Naturalis jest preparatem kontaktowym, ale jego mechanizm działania jest nieco inny, to znaczy działa w taki sposób mechaniczny, rozpuszczając chitynę, a więc po kontakcie z preparatem dochodzi do zniszczenia osłony ciała i do śmierci owadów. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia.